Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk i zapraszam na kolejny odcinek z gry RimWorld. Sezon drugi, moi drodzy, właśnie. Sezon drugi, a tutaj coś innego. Pytacie się skąd, pytacie się jak, dlaczego, co się stało wcześniej i dlaczego tak długo nie było RimWorlda. Otóż, moi drodzy, moi kochani, ja nagrałem sobie poprzedni, de facto ostatni odcinek z tamtej mapy. Okazało się, że dzikie zwierzę mnie pokonało. Kurde. Jakkolwiek by ta głupota nie zabrzmiała, to jako, że Makka, nasz główny bohater, no był kulawy i po prostu nie potrafił strzelać, a McDonald, Fredek, terapeuta nasz kochany, w ogóle walczyć nie potrafił, zaatakowały nas dzikie zwierzę, dokładnie dzik jeden, który pokonał naszą kolonię. I było mi wstyd to pokazywać i ten i w ogóle. Pomyślałem, że zamiast to pokazywać, zrobię troszeczkę przerwy, ochłonę tamtych wydarzeń i włączymy sobie nową w serię, nową mapę. Planeta jest na dokładnie tym samym seedzie, także planeta będzie wyglądała dokładnie tak samo. Ja tu jestem w zupełnie innej części mapy, co prawda również w górach, bo taki był zamysł od samego początku tej serii, żeby się bunkrować tutaj w górach i w ogóle. I to po pierwsze. Po drugie, tutaj wylosowałem sobie nowego gościa. Jest to Trumpet, wiek 29. Chronologiczny 130, biologiczny 29. Marzyciel, badacz kosmosu, niezdolny do opiekuńczych. Optymista, równowaga społeczna, abstynent. Niezdolny do opiekuńczych, a społeczne ma bardzo dobre. Pocieszanie innych przede wszystkim. Medycyny niestety nie ma. Ale to nie znaczy, że nie może się zajmować. A medycyna mi się przyda i to już za chwilę. Lingao Trumpet Zang. Czyli jakiś Chińczyk? Jakiś coś Azjata na pewno. Panie Trumpet, słuchajcie, tak sobie rozpocząłem. Myślę, nie ma sensu wam pokazywać absolutnie od początku. To była mała struktura, którą rozebrałem. Tutaj już sobie zasiałem pole. Tym razem dużo większe. Na dużo większą skalę, tak żeby tego jedzenia było. I żeby to starczyło. Pobudowałem sobie coś a la magazyn, który tutaj jeszcze sobie skubę ścianę, żeby go ładnie tutaj wyprostokątować, jakkolwiek by to nie brzmiało. Śmieszne słowo. Tu sobie zrobiłem pokój dla Trumpeta, ale okazuje się, że będzie on już zajęty. No i tutaj się staram budować już w głąb góry, po to, żeby mieć tutaj właśnie już sobie budować pokoje, jakieś tam salony i tym podobne rzeczy. No i słuchajcie, właśnie. Po drodze stały się dwie rzeczy. Po pierwsze, zostałem zaatakowany przez plemię. Za późno zareagowałem. Ukryłem się tutaj w tym kąciku, tak żeby... Znaczy plemię, no jedna osoba i tu w dodatku jeszcze jakiś gamoń. Znaczy gamoniem to ja jestem w tej chwili i już spieszę z wyjaśnieniem dlaczego. Ukryłem się tutaj w tym kącie, tak żeby mi tutaj czysty strzał. A gość postanowił ukraść i odejść i ukradł mi wszystkie leki. 30 apteczek, rozumiecie? To 30 apteczek mi ukradł. Co za banda, znaczy banda, no jeden. Wstyd, ale to był jeden gość. Niestety nie dogoniłem go. Uciekł mi ze wszystkimi 30 apteczkami, co dobre nie jest. A drugie wydarzenie, o którym chciałem wspomnieć, to jest kapsuła ratunkowa. No i mamy tutaj Silver. Silver, osadnik, relacje żadnych, charakter... A no jeszcze trudniejsze, Kafka, Arialtel, Silver, Kafka, 52, chronologiczny 79, dzieciństwo, pomoc medyczna, bardzo dobrze, bo jak patrzyliśmy, nasz Trumpet za bardzo nie ma medycyny, uprawa, górnictwo, bardzo dobre rzeczy, niestety pyskata, niestety wrażliwa psychika, niestety mizantryczka, także niestety, ale tutaj jakieś więzi prawdopodobnie nie stworzą. Tym razem wezmę do niewoli, bo dobrze wiemy, że ratowanie to za bardzo nie pomaga. Znaczy pomaga ratowanie, tylko tyle, że ci koloniści odchodzą. A ja bym bardzo, bardzo chciał, żeby Silver do nas dołączyła, żeby Silver była jedną z naszych. Co prawda, no jako drugi kolonista to ona jakoś super nie jest. Proszę mi na nią kliknąć. Czy ja mogę na nią kliknąć? Nie mogę teraz na nią kliknąć. Nawet nie spojrzałem, jak dużo jej czasu zostało tutaj życia. Mam nadzieję, że wystarczająco dużo. Trumpet, zdrowie za 4 godziny. Utrata krwi, rozcięcie i zadrapanie, także to dużo nie jest tutaj. Nigdy nie lecz nieleczeniem. Także niestety, ale chyba nasza Silver chyba jednak
Trumpet uważa, że powinien nazwać frakcję. Jak powinieneś? Laminita. Mechope. Właśnie, to jest coś, nad czym się absolutnie nie zastanawiałem. Kurde, szybko ten event powstał. Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że tak szybko to powstanie. Co prawda gram tutaj troszeczkę ponad pół godziny. O Jezus, jak to nazwać frakcję teraz? Ojej. Ojej, i teraz będę się zastanawiać przez pół godziny, jak to frakcję nazwać. Absolutnie nie mam pojęcia. Słuchajcie, do takich nazw nigdy nie miałem pojęcia. Ale to da się zmienić. Z tego co wiem, to da się zmienić. Zresztą to zmieniałem w pierwszym sezonie. Wystarczy sobie tylko wejść. Także na razie nazwiemy sobie tak jak poprzednio. Frakcja. Frakcja D23. Niech tak będzie. Ponieważ wygląda na to, że zostaniesz tu przez jakiś czas, Trumpet uważa, że powinien też nazwać swoją społeczność. Jaką nazwę wybierasz? Nazwa społeczności. Jeszcze trudniejsze pytanie niż... niż frakcja. Kurde, jak ja mam tutaj nazwać swoją... O nie! O nie! Chcecie oczywiście komentarze. Zapraszam do komentowania przy okazji. Możecie mi napisać, jeżeli macie jakiś pomysł. Jak nazwać frakcję, jak nazwać osadę? Społeczność. Społeczność. Jak tu nazwać społeczność? Absolutnie nie mam pojęcia. To są bardzo trudne rzeczy. Słuchajcie, nazwę też D23. Jak coś, to się po prostu to podmieni i wymieni. Niestety... O, widzisz. Można jednak leczyć. Nieczyszczeniem. Nie można ustawić priorytetu. No przecież ty masz tutaj leczenie. Przecież ty masz tu leczenie. Czy ty będziesz leczyć? Ty nie będziesz leczyć. Ty idziesz, co ty idziesz? Nie wiem, co ty poszłeś. Kat? Co? Co? Przybył mieszkaniec o imieniu Kat i dołącza do kolonii. Co? Zobacz miejsce. Kurde, co tu się stanęło? Nagość, niestety jesteś naga. Potrzeba łóżek i tak dalej, wyżywienie. Przydział. Ale, a co? Jezus. Och. Uprawa, górnictwo artystyczne. Gotowanie, budownictwo, medycyna na zero. A te medycyny masz niestety, ale minusik tutaj także. Meloman. Społeczne, artystyczne. Fajnie, 44. Ogrodnik. Intelektualne wytwarzanie, niestety. Pracowita, asceta, homoseksualistka. Kobieta. Kat, kocica, o kurde. O kurde, Valentine, o kurde. Sadie, Kat, Valentine, o kurde. Fajnie, podoba mi się. Podoba mi się, słuchajcie, jestem tak pozytywnie nastawiony do tej gry w tej chwili. Poprzednia gra była trochę męczarnią dla mnie, nie ukrywam, że nie. Dobrze, fajnie, fajnie. Już w tej chwili mi się to wszystko podoba. Już w tej chwili jest wszystko fajnie. Tylko tutaj pracę... Kat, ogrodnik, no tak, przecież, Jezus, patrzyłem się tutaj na ten, widziałem dwa paski, czemu ja tutaj... Co tu się stanęło? Co tu się stanęło? Ile tutaj jedzenia mamy? 10 racji żywnościowych. Widzę, że ty zaczynasz tutaj nosić te rzeczy. Właściwie to dobrze, że ty nosisz te rzeczy. Harmonogram. Na razie sobie zostawimy te ptaszki. Tutaj. Jeżeli się coś tutaj poprawi... Artystę ci możemy wyłączyć, bo to nie jest potrzebne. Górnik ten, tak. To myśliwy. Myśliwy w sumie nie, bo nie mamy broni drugiej. Strażnik też nie, bo to się nie nadajesz. Medycyna zero, ale zawsze coś. Still better than nothing. Struktury, poczekajcie. Zbuduj te sobie łóżko, kobieto. Kobieto, wiem, że to by się nie będzie podobało tutaj. Kat, czy ty możesz sobie? Potrzeba materiałów, to se wytnij. Ale ty szybko ścinasz tutaj, Jezus Maria. Ale ty jesteś kosiara. Co? Zajmij się pracą. No, o to chodziło. Zbuduj ty se i ty se i spaść tutaj. Od razu ci weźmiemy. Nie kopię. Wybierz właściciela. Kat. Ogrodniczką jesteś. Bardzo dobrze. Rzucasz sobie podkowami. Co prawda jesteś naga. A w jakim stopniu jesteś naga? Kamizelkę masz tylko. Gladius z metalu. Dobry. Jakie ty masz obrażenia? 13, bardzo dobrze. Gladius z metalu, to jest jakiś mieczek fajny. Srebro, racje żywnościowe, malinki. Śmiertelna choroba, czy ty wyjdziesz z tego?
Tak w ogóle to ciebie tutaj trzeba ustawić, że rekrutacja, rozmowa. Trudność rekrutacji 59%, nieźle. Także powinno, nie mówię, że od razu pójdzie, ale powinno to pójść w miarę szybko. Potrzeba nam będzie tak samo tutaj w poleceniach, w obszarach wysypisko, czyli tutaj miejsce na te wszystkie kamulce i tym podobne rzeczy. Ta półeczka to może tutaj nie jest w dobrym miejscu. Tutaj, czemu to drewno tutaj jest? Czemu to drewno jest tutaj w środku, powiedzcie mi? Czemu tutaj już ziemniaczki? Nie ziemniacz, tylko ryż mi już tutaj urósł. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Kat tutaj sobie kopię, bardzo też mi się to podoba. Kurde, mówię wam, jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tej serii. Coś czuję w kościach, że to będzie bardzo fajna seria. Powiększymy sobie, tutaj będzie nasz hol główny, dziedziniec. Można by to tak nazwać. I to jest tak, tu będzie hol główny. Tu będziemy mieli kuchnię. Jak sobie tak wyobrażam. Tak, tu będzie kuchnia. Tu będzie wejście do spiżarni. Może takie wejście? Nie, no takie wystarczy, takie absolutnie wystarczy. Nowy rekrut Silver, mamy nowego rekruta. Yeah! Tu sobie zrobimy wejście, tu sobie zrobimy wejście i sobie tu zrobimy wejście, tak. Tu będzie wejście do tego i sobie tutaj zrobimy, będziemy sobie tutaj kopać. Taki będzie plan, tu sobie wykopiemy jedzenie. Nowy rekrut, świetnie, 59 Silver, ty też jesteś naga pewnie, co? Ty też jesteś naga, charakter. Medycyna, o Jezus, dobra, to teraz, dobra. Skoro mamy wszystkich, to tak, strażacy będziecie wszyscy. Silver. Kurde, szczerze mówiąc, trumpet źle trafił, bo ty jesteś tutaj mizandryczką, nie? Nie przepada za mężczyznami, a ty jesteś homoseksualistką. Kto wie, może tu się jakaś para Silver i Kat wywiąże, a trumpet będzie podglądał. Jezus, jaki przegryw życiowy. Ale to musi być przykre. Ale to musi być przykre dla niego w tej chwili. Boże, aż się za głowę złapałem, co tutaj się dzieje. Mamy żelazo. Mam nadzieję, że tutaj nie trafię na jakąś strukturę typu na przykład mechaniczne, złowrogie stworzenia. Że wszystko będzie ładnie. Patrzcie, jak się wkopali pięknie. Czemu, czy wy sobie... O, i najlepsze, najważniejsze. Zapomniałbym o najważniejszym. Słuchajcie, Blimp, suka Labradora. Labrador Retriever, moi drodzy. A to oznacza, że mogę mu zrobić tutaj wszystko. Kapsuły transportowe rozbiły się niedaleko, co wy tutaj? Lekarstwa, tak, lekarstwa. Mawoły, mamy mawołki. Oswójcie mawołki. 30 szans, że zaatakują. Mawołki, moi drodzy, kochani. Żyjemy, będziemy żyć. Tu jest jeszcze więcej mawołków. Jak dobrze, jak fajnie. Ale to też oznacza, że to musimy zwolnić tutaj. To łóżeczko sobie przeniesiemy, przenieść w inne miejsce, przenieść sobie tutaj. I ty, trampecie, sobie też przenieść łóżeczko może tutaj. A może po środku, na razie po środku. Trampet. Zajmij się pracą nad łóżkiem. Tak. Silver, moja droga, ty też sobie przenieś łóżko. Dobra, Silver, poszłaś już spać, bardzo dobrze, nagość zniszczone ubrania. Nagość i zniszczone ubrania, czyli ta kamizelka, co jest tutaj, to ona nie jest dobra. Sprzęt, kamizelka, 38%, no to nie jest dobrze. To nie jest dobrze, 38% to jest za mało. Ale patrzcie, mamy jedzenie, mamy srebra, mamy kamienia, żebyśmy tutaj już sobie pobudowali. Tutaj skubiemy to dalej, tutaj sobie możemy przenieść już za niedługo, tylko to będziemy mieli tutaj stworzone. Proszę mi tutaj jeszcze, nie tu, anuluj. Tylko proszę mi wykopać wejście tutaj. Będzie tylko jedno wejście. Mało lekarstw, ale to jest kwestia tego, że jak mi przyniosą tamte. Jedzenie na razie będzie tutaj pod dachem, ale tutaj zbyt dużo tego jedzenia jeszcze nie mamy, także to nie będzie problem. To proszę mi wytransportować stąd od razu. Ja tu chyba stworzyłem kopię, co? Nie przeniosłem tego łóżka, tylko stworzyłem kopię. Tak coś mi się zdaje. No dobra, to tu będzie przeniesione to łóżko. Trudno. Tutaj będziemy sobie skubać dalej pokoje. Ukrywa się w swoim pokoju. Co? Załamanie nerwowe. Aż to się stało.
Średnio boli, no wiem, że cię boli, no wiem, że jesteś naga, przerwany, brzydkie otoczenie, źle się czuję, jadła na ziemi, w ciemnościach. No wiem, o właśnie, propos ciemności, to pasowałoby zadbać o energię, co? Pasowałoby zadbać o energię. I teraz pytanie, czy ja chcę panele słoneczne, czy ja chcę wiertoloty? Wydaje mi się, że tak, ze dwa wiertoloty to ja mogę tutaj postawić. I przy okazji polecenie, wytnij wszystko w cholerę, gdzie to jest tutaj, wytnij te rośliny. Wytnij to wszystko tutaj. Tego ma nie być, bo tutaj jak będą te, to będzie wszystko przeszkadzało. Kamienie raczej nie przeszkadzają tutaj w przywierceniu. Przy wierceniu. Co ja też gadam. Przy tutaj tym obrotach sfer niebieskich. Przy okazji, właśnie, bo my tutaj mamy bardzo fajne pomieszczenie, bym powiedział. Tutaj gdzieś 2-3. 2-3. No, to będzie fajne pomieszczenie na baterie. Tak coś czuję w kościach, że to będzie fajne pomieszczenie na baterie. Także, trumpet. Zajmij ty się tutaj skubaniem. Kat. Ty nie możesz tutaj skubać, ale... Trumpet, co ty robisz? Wycina dom. Właśnie, miałem tutaj ustawić priorytety. Pacjentem też jesteście w pierwszej kolejności. Absolutnie zapomniałem o tym. Ty jesteś tutaj naszą lekarką. Mizandryczka niestety. No kurde, mizandryczka, homoseksualistka, lesbika. I biedny trumpet. Wiecie co, na samym początku tak pomyślałem, że może się uda ułożyć mu życie, ale no, wygląda na to, że niekoniecznie. Odpoczynek też sobie weźmiemy na pierwszym miejscu. Czemu mnie? Woźny może być. Strażnik na pierwszym miejscu. Treser. Ty masz tutaj zajawkę do tresowania, ale ty masz tutaj 6 na 20, ty masz 2 na 20, a ty masz 3 na 20. Tobie darujemy sobie, chociaż sobie tobie też możemy dać na dwójce, niech będzie na dwójce. Rolnicy, tutaj rolnicy, ty będziesz na pierwszym miejscu. Ty będziesz, w sumie dajmy tobie też na pierwszym miejscu, górnika, to niech będą trójeczki. Budowniczy na dwójce, bo są ważniejsze rzeczy od budowania póki co. Myśliwy, jeszcze się nie przyda, bo na razie nie poluje. Gotowanie, ty będziesz na jedynce, bo ty musisz gotować tutaj. Czyli to jest tak, odpoczynek, tak, ty będziesz najpierw gotować, potem będziesz sobie sadzić. Będziesz artystką, piękną, ładną, ale to na drugim poziomie dopiero. A reszta może być jak jest. Może być jak jest. Rzemieślnik, krawiec, kowal, to mogę ci wyłączyć, bo to na razie nie jest potrzebne. Naukowca też wyłączymy. 0 na 20, 0 na 20, a ty w ogóle tutaj nie masz, nie możesz tutaj odkrywać. Gamonie mi się trafili. Intelektualni, ale jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Będziemy żyć. To ma sens. Wy sobie tutaj patrz, ile mamy ziemniaczków już. Tylko szkoda, że ja nie mam żadnej spiżarki na to jeszcze. Głód. Jak to głód? Macie tutaj tyle ryżu i głodni chodzą. No to jest głupota. Tak, swoją drogą tutaj mogę powiększyć już do 10. Tutaj też powiększymy do 10. Może się coś trafi. Ty tutaj zbudowałeś wiertolot, tylko że tobie przeszkadza dąb. Fala gorąca. Tylko, że tych dębów, obawiam się, że tych dębów to jest 1000 tutaj, także proszę mi powycinać te drzewa tutaj. Ich ma tutaj 60 drewna z jednego tutaj dębu. Proszę mi tutaj ciebie wyciąć, ciebie tak samo musimy tutaj... Kat, ty śpisz już. Która jest godzina? 21 i wy już śpicie, ludzie. Swoją drogą, to ja wam w ogóle tutaj harmonogramu nie ustawiłem. O, wy już tutaj sobie ładnie wytnij ty to jeszcze. A może inaczej. Zobaczmy, co ty chcesz zrobić. Idzie spać. Dobra, idź spać. Silver, ty nadal tutaj załamana chodzisz. Ty też poszłabyś sobie spać i nie marudziłabyś, co? Nie marudziłabyś. Potrzebuję ciepłych ubrań. Jest fala gorąca. Zakażenie żołądek męczy kat? Co? Pasożyty jelitowe? Co? Też masz pasożyty jelitowe? Czy może... Czy to jest dlatego, że wyjedliście surowy ryż? Co tu się stało? Silver głoduje. Kiedy ci przejdzie? Czy jest to jakaś informacja? Kiedy ci przejdzie to całe... Cała głupota? Chyba ci przeszło właśnie. Czy ty możesz tutaj uleczyć tych ludzi? Zajmij się leczeniem, co? Tylko tak w ogóle to... Aha, dobra, ty musisz tak daleko lecieć po te apteczki. Wiesz co, to może inaczej.
ty weź zajmij się transportowaniem tych. Może weźmiesz wszystko, tak, bardzo dobrze. Weźmiesz wszystko i od razu. Jak gamoń, chciałeś iść na wprost. Ty sobie tutaj weźmiesz i od razu wiesz co? Weź właśnie ulecz tych gamoni tutaj. Trumpet Jezus, znowu 1000 powiadomień tutaj. Silver, poszłaś spać, dobrze. Czy ty jesteś tutaj załatany? Tak. Niedożywienie, nieznaczne, kat. Ciebie, żeby pasowało tutaj poleczyć, tylko ty musisz się wyspać tutaj, moja droga. Musisz się wyspać i dopiero wtedy, jak się wyśpisz, to dopiero wtedy sobie polecimy dalej. Kat, poszłaś spać. Czemu? Śpi. Fajnie. Fajnie, że sobie śpisz. Tobie jak tutaj zostało? Odpoczynek, potrzeby, sytość, odpoczynek, no tak średnio, prawdę mówiąc. Radość, nisko. Chcę rozrywki, no masz tutaj podkowy. Dobra, wszystko w swoim czasie. To chyba nie jest śmiertelne, co? Chyba. Nie ma się czego bać. Chyba. Kto wie, od kogo to jest tak słabka w górę? A propos łapki w górę, słuchajcie. Bardzo mi się fajnie gra w tą. Mam nadzieję, że wam też się fajnie w to gra. I że stworzymy tutaj fajną kolonię, że to wszystko będzie miało sens. I że to wszystko jako tako pójdzie. Tak swoją drogą, to my sobie tutaj. Tu sobie zrobimy wentylację i tu sobie zrobimy miejsce na leki. Bo tu też musi być chłodno. A propos chłodu, to jeszcze. Kurde, właśnie, przecież ja tutaj muszę dostarczyć wam powietrze. I to w zimnego w dodatku. Czy jak zrobimy coś takiego i tutaj sobie zrobimy klatkę wentylacyjną, no bo tu będzie puste, to czy to będzie miało sens? Czy to będzie miało sens? Silver, jak długo ty będziesz spać jeszcze? Jest 17 godzina, daj ty sobie spokój, zajmij się leczeniem. Czy tobie już przeszło? Udar słoneczny, co? Może dlatego, że w pomieszczeniu jest fala gorąca, tak. Pomieszczenie 46 stopni, to jest zdecydowanie za dużo. A to oznacza, że trzeba będzie tutaj wstawić temperaturę, wstawić tutaj klimatyzację. Bardzo proszę, Trumpet, zbierasz ryż. Zajmij się tutaj budową klimatyzacji. Architekt, energia i proszę mi tutaj dostarczyć prądu. Tak i tak. Silver. Proszę tutaj leczyć kata. Naszą kocicę. Może w jakiś tutaj związek tworzycie? To by było ciekawe. Czy ty możesz tutaj budować? Bardzo cię proszę. Aha, no to pobudowałaś, świetnie. Kat śpi. Silver. To musimy tutaj zrobić, dokończyć. I to migusiem. Proszę to wszystko wyciąć. Tak, jest. Klimatyzacja powinna działać. 21 stopni. I, moi drodzy, jeszcze zapomniałem o temperaturze, o klatce wentylacyjnej tutaj do tego pokoju. Silver, czy ty możesz budować? Tak, ty możesz budować, więc proszę się tym zająć od razu. Proszę się. Dobra, Trumpet się zajął, bardzo dobrze. Czyli w pomieszczeniu powinna tak, temperatura nam już spada 32 stopnie. Co prawda to dalej jest dużo, ale to jest lepiej niż 40 parę. Kat, ty się wyspałeś po południu. Udar słoneczny lekki, dobra, udar słoneczny już minął. Wam tutaj te udary tak samo powinny. Blizna po ugryzieniu. Ciekawe, kto cię ugryzł. Ty zaczęłaś sobie gotować. No w sumie to nie jest głupie. Tylko z drugiej strony leki, te leki się nie psują. Bardzo dobrze. Tak. Gotowanie to jest rzecz ważna. Tylko ważniejsze byłoby się tutaj dokopać w końcu do tej spiżarni. Porobić tutaj tą spiżarnię, ale to wszystko będzie jeszcze wymagało czasu. To na razie sobie zablokujemy. Tak sobie myślę, że anuluj. Sobie anulujemy jeszcze to. No dobra, to już niech będzie, to już niech będzie. Kopcie sobie tutaj. Niestety, ale kopanie w górze ma swoją wadę, że to trwa. To wszystko trwa i do tego czasu różne rzeczy mogą się zdarzyć. Wy tutaj sadzicie. Zanim wy tutaj posadzicie, tutaj już wyrośnie z tej strony. I dobrze, dobrze. Dużo jedzenia to dobrze. Dobre. Dobre, że to jest dużo jedzenia. Zdrowie. Oczyszczenie ekstremalnie. No tak, jak ty byłaś cały dzień. Boże, ale mi się odbiło, przepraszam. Jak ty byłaś cały dzień załamana, to tobie nie ma się co dziwić. Weź te powycinaj te dęby wszystkie, bo to przecież aż boli, jak się patrzy, jak te wiertoloty. No kurde, śmigło zaraz obok dębu. Czy tobie już coś przeszkadza? Dąb razy zero.
Dąb razy 0 oznacza, że chodzi o to. Proszę to wyciąć, chyba chodzi o to. Tobie przeszkadza, tobie nic już nie przeszkadza, a ty masz tutaj absolutnie zapchane tutaj. Proszę mi tutaj to wszystko powycinać, to czy ja muszę takie rzeczy wam rozkazywać? Czemu tutaj... Powiedzcie mi, jeżeli wiecie, jaki jest tutaj priorytet na wycinanie tych dębów. Znaczy, w sensie wycinanie takie, że... Bo wiem, że tutaj jak się weźmie rąb drewno, no to tutaj jest priorytet na to, bo to jest chyba tam ogrodnik, czy który tam. Ale na przykład wytnij rośliny, to o co tu chodzi? Czemu oni tutaj nie wycinają tych roślin? Tobie jeszcze tutaj dom przeszkadza. Ten dom ci przeszkadza? Sadzi obszar. Wytnij jeszcze ten dom i mamy tutaj spokój. Baterii nie mamy, ale baterie to tutaj może nie są aż tak super potrzebne, tylko do jednego klimatyzatora. Tak prawdę mówiąc, to nie jest jakoś super potrzebne. Co ugotujesz, to ci zjedzą. No popatrz, jakieś ty biedne. Czy ja mam bawoła? Czy to jest mój bawoł? Fala gorące. Czy to są już moje zwierzęta? Spuszczanie może niekoniecznie. Posłuszeństwo. W sumie po co ja ciebie mam tutaj? Obszar dla zwierząt. Właśnie. Czyli ja mam już mawoła. Nie zauważyłem, kiedy ten mawoł został oswojony. Mawoł 1, wiek 11 lat, postęp i ty jesteś mawoł, czyli ty jesteś pewnie samcem. Tak, bo tak to byłaby jakaś mawolica, czy... Chyba. Obszary. Usuń je, gdzieś to było. Powiększ dozwoloną, obszar dla zwierząt 1. Proszę mi tutaj chodzić i się paść po tej trawce. Właściwie to tutaj sobie możesz chodzić, tutaj po tej trawce tak samo. I tu sobie też możesz chodzić, i tu sobie możesz chodzić, i tutaj też sobie możesz chodzić. Tą trawę tutaj wyjedz z tych wiertolotów obok. Proszę mi wyjeść tą trawkę tak samo i wszystko będzie pięknie i ładnie. I prawdę mówiąc, nawet chyba tutaj też w środku też możecie mi tutaj wyjadać trawę. Nie obrażę się wcale. I tobie trzeba tutaj od razu badania, nie badania, tylko nie badania zwierzęta, obszar dla zwierząt. Dzień dobry. Ty sobie tutaj skupiasz, chociaż trochę głupio, że ty skupiasz tutaj tą przestrzeń. Podczas gdy tak naprawdę przydałoby się tutaj to ścinać, tutaj w tą stronę iść. Ewentualnie tutaj od góry, od dołu. No ale tutaj też jest metal. Metal się ciężej kopie niż taką normalną skałę. No ale dobra, słuchajcie, myślę, że 18 godzina dobrniemy tutaj do końca tego dnia. I to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Pasożyty jelitowe. Następne leczenie. Co? Mawolica atakuje po próbie oswojenia. O nie! Uciekaj! Nie tu uciekaj! Uciekaj! No przecież on cię zarżnie. Uciekaj! Nie! Nie bij, no mawołku, uspokój się, no! Czemu ty mi to robisz? No nie. Silver, no nie, trumpet. Czy ty dalej jesteś wściekły? Walczy wręcz z kat. Dalej jesteś, ludojad, świetnie. Trumpet, chodź na tytuł. Chociaż wiecie co, nie. Akcję ratunkową sobie zrobimy w następnym odcinku, także to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za uwagę i zapraszam na następny materiał. Na razie i cześć. I nie zapomnijcie o łapkach.